51-letnia kobieta, zdaje się. Przewieźliśmy ją na SOR w Stalowej Woli. No i tam na miejscu dyżurny chirurg stwierdził, że pani jest nie do uratowania. Tak? Straciła przytomność dopiero w karetce już. Do ostatniej chwili powtarzała, że ona nie chce umierać. Tak? To słowa, które się bardzo głęboko wryły w pamięć i pewnie zostaną na długo ze mną już. No, bagnet służy do zabijania, tak? Nie służy do cięcia chleba, nie służy do smarowania pasztetu, służy do zabijania. No i spełni swoją rolę. Wróciliśmy do galerii Vivo, tam jeszcze udzielaliśmy pomocy jednej osobie, młodej kobiecie, około 19 lat. Ona na szczęście miała ranę pleców, tylko jeżeli można mówić o sytuacji, to miała szczęście, tak, bagnet jej się ześliznął po łopatce i przeciął skórę tylko. Ona nie widziała, to została zaatakowana z tyłu, nagle poczuła piekący ból i się przewróciła. I mówi, że potem już siedziałam na ławce i ludzie koło mnie byli, pomagali. W zasadzie no, warunki wojenne, tak? No tutaj mówimy o zdarzeniu masowym, procedury, które zostały wdrożone. Wydaje mi się, że zadziałały tak dobrze, jak tylko mogły. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zorientowali się w rozkładzie ofiar. Udzieliliśmy pomocy maksymalnej liczbie osób, które można było uratować. Ta pomoc była świadczona na najwyższym dostępnym nam poziomie. I efektem tego jest to, że mamy na razie tylko jedną ofiarę śmiertelną, nie więcej.